Cześć i czołem. O, proszę bardzo. Rozrusznik. Wygląda trochę jak odłady, więc może duży wiatr. Polonez może. Chociaż może inne auto też takie mają. Nie wiem, mi się kojarzy z Ładą, bo w Ładzie jest, w Ładzieniwie jest coś podobnego. Także tu jeszcze się zastanowię. Widzę, że chłopaki troszkę. Patrzcie, co to za radyjko. Continental? Nie wiedziałem, że Continental robił radia. Myślałem, że tylko opony. No, taka ciekawostka na dzień dobry. No, a wracając do wątku, to widzę, że chłopaki trochę towaru wywieźli. O, szkoda, że nie z wnętrzościami, że tak powiem. Chłopaki trochę towaru wywieźli, więc może dobrze, troszkę się zmieni zawsze. Chociaż te motoryzacyjne fanty też nie były złe. No, tu chyba będzie warto się trochę dłużej zatrzymać. Co to jest mowa? Taki włącznik by był z takim stycznikiem w środku? Oprawka do noża tekarskiego. Boże, nie oprawka. No wiecie, o co chodzi, co wam będę mówił. Listwa. Tu pogrzebiemy. Tak, kolejna śruba trapezowa. Silniczek, no, też pomyślimy. Nóż chyba do kół pasowych, do gwintu. No dobra, tu trzeba będzie więcej pogrzebać. Otóż jeszcze tak na szybko z wami, zawsze to jest inaczej. Patrzę na szybkości. Czy tu coś jest, czy nie ma? Żeby z wami to złapać. A, i pamiętajcie, że wiecie, że... o, proszę. Że mimo, że ja czasami czegoś nie pokazuję, czy nie sprawdzam na kamerze, to nie znaczy, że ja tego później nie sprawdzam. To się tyczy bardziej tego uchwytu tokarskiego z ostatniego odcinka, co wszyscy mi pojechali, czemu go nie zabrałeś, a tak naprawdę ja do niego wróciłem. No, tylko on był naprawdę w kiepskim stanie, wiecie? Kurde. Dobra, tu widzicie, na przykład tutaj szarpie się z tym, a trzeba będzie tu po prostu wrócić bez kamery. O, proszę bardzo, jaka redukcja. Wrócić bez kamery i sobie na spokojnie poszukać. Także, naprawdę, no, kurde. Mimo, że czegoś nie widać, czy czegoś nie pokazuje, to nie znaczy, że czegoś się nie oglądam. Bo zazwyczaj... Oj, chyba ten sam numer. Zazwyczaj staram się wrócić na spokojnie. Chodź tu. Wrócić i sobie to wszystko pooglądać. To naprawdę... O, do gwintownicy. Naprawdę jest łatwiej, jak się tak człowiek skupi na jednej rzeczy. No i patrzcie, cztery znalazłem szczęki. Tu będą jakieś plan szajby. Fyk. Fyk, myk, fyk. Także już jestem dość zadowolony. Przy tej biedzie, co jest teraz, to naprawdę nie ma co. Nie ma co marudzić. A ładna szczęka. Wszystkie są ładne. No. Ta jest bardzo ładna. Patrzę, jeszcze z wami sprawdzę. Ale nie, sami widzicie, że jest ok. Nawet bym powiedział bardzo ok. Także coś tutaj, jakiś zakładzik ostatnio był taki czyszczony. Teraz taki. Nie ma co marudzić. No. Dobra.
Jeszcze tak na szybkości staram się z wami popatrzeć, ale na bank to jeszcze wrócę pogrzebać, żeby nic nie uleciało. A my może zrobimy teleportację na cienki, żeby nie było za dużo monologu. Co tu mamy na cienkim? Co to? Alarm? Chyba alarm. Czyli był podobny. MCR SWS M6. 100 V. No, będzie. Nie. A mniejsza o to. Nieważne. Nieważne jak ważne. Co tam dalej na tym cienkim? A, często mnie też pytacie, czy ja, wiecie, wpadam na jakieś złomy i od razu atakuję. O, to jest tak, że często po prostu jak jestem pierwszy raz, to zajeżdżam, pytam, czy sprzedają złom użytkowy. Można się rozejrzeć, gdzie można sobie popatrzeć, czy wszystko na sprzedaż. Czy uznaniowo, bo to też tak czasami bywa, że jest, wiecie, wszystko uznaniowo i wtedy to troszkę jest inaczej. A jak już jesteście drugi, czwarty, dziesiąty raz, no to no to wiecie, że jest już później inaczej, tak? A jak już tak jak ja, taki stary koń, dinozaur złomowy, to no to jest jeszcze zupełnie inaczej, tak? Już chłopaki niekiedy odłożą. W gastronomii, bo chyba co je w mierdzewce. Chłopaki odłożą, powiedzą, można się pośmiać. To jest już naprawdę zupełnie inaczej, ale tak za pierwszym razem to po prostu zawsze warto przyjść, spytać, zapytać, popytać, pogadać. Często jest tak, że na chłopaki, obsługa złomowisk na początek mówi, że nie sprzedają, ale jak się zacznie rozmawiać, no to a to jest trochę inaczej, tak? Wiadomo, też każdy dmucha na zimne, bo jest jak jest. Ale naprawdę warto się spytać, nie zaszkodzi. No, także. O, to też mnie ostatnio ktoś pytał w komentarzach. Co tu jeszcze mamy? Co tu my jeszcze mamy sobie ciekawego? Albo i nie mamy. Ten alarm. Coś. Patrzę, no blach dużo, złomu dużo. Na innym złomie tutaj jestem. Znalazłem statyw, stojak. No do aparatu. Generalnie ze skręconymi trochę nóżkami. Śrubą, bo pewnie zaczepy popękały, ale wydaje mi się, że do moich potrzeb warto. Tym bardziej, że ostatnio mi się jeden trochę złamał. Jedno nóżko odstaje. Także dobrze będzie. Czołem, to ja zza komputera. A czemu? A wiecie, no nagrałem to podsumowanie. Tutaj co? Tulejka, chyba 4x5, to nawet jest napisane. Szczęki, ta śruba trapezowa, jakiś tam frez, stojak. Mniejsza o to. Po prostu taki mam polew z siebie samego, bo ja tam mówiłem, że wracam, że oglądam i faktycznie ja tam wróciłem. Tam, gdzie były te, nie wiem, nazwijmy to rzeczy z zakładu tego tokarskiego. Frezerskiego, mechanicznego, tam gdzie te rzeczy były wysypane i po prostu ja nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem, jak ja to sprytnie zrobiłem, że ja tam sobie, bo tam był klucz do iMaca na śruby, na kwadrat i ja po prostu, no nie wiem, ja jestem w szoku, jak ja po prostu, okej, jak trzymałem GoPro, to mogłem tego nie widzieć, bo zazwyczaj tak jest, ale że ja później tam wróciłem i tego nie zobaczyłem i cały czas zastanawiam, jakim kurde cudem. Ja musiałem to, wiecie, chyba wziąć i przysypać jakoś czymś. Nie wiem, bo autentycznie mam z tego taki polew, że stwierdziłem, że wywalę to, co mówiłem tutaj na podsumowaniu i po prostu wam nie wiem, powiem, że cud się stał, że tak powiem brzydko. No, a jeszcze mnie tak naszło, jak sobie teraz montuję tutaj, bo dawno was w sumie nie prosiłem o to, co nie lubię, ale o to, co robi zasięgi i robi robotę. Czyli o subskrypcję was może poproszę.
I powiem wam jeszcze jedną rzecz, że ja tam sobie troszkę teraz poolewałem te komentarze, poolewałem to odpisywanie na maila, ktoś mi tam jeszcze na Allegro pisał, troszkę to olałem, ale no, jak to powiedzieć, dowiecie się za niedługo, mam nadzieję, że za niedługo, czemu ja po prostu teraz jestem taki, no po prostu nie mam czasu na inne rzeczy, bo skupiam się na pewnej, fajnej sprawie, pewnym fajnym projekcie, dlatego musicie zrozumieć i musicie się uzbroić w cierpliwość. Jak długą cierpliwość? Tego nie wiem, ale w cierpliwość. No, także to wam powiedziałem o subskrypcjach powiedziałem, no i o tym kluczu, który był, a ja go nie widziałem, też powiedziałem. Także chyba wszystko. Trzymajcie się, pozdro.